honka, honka. Dzisiaj z Michałem będziemy łowić belony w złej pogodzie. Pogoda wygląda tak. Przed chwilą padało. No i zobaczymy, czy to się da, czy belony biorą, czy nie biorą. Będziemy łowić na Orłowie, tym razem po prawej stronie mola. O, no, jesteśmy na plaży. Parę osób jest. Deszcz przestał padać, nawet słonko wyszło. Ale po piachu widać, że no padało przed chwilką, no nie ma co ukrywać. Mam nadzieję, że to przelotnie już nie będzie padać. Ale tak widzimy, że wszyscy machają, ale nie wyciągają, nie Michu? Nie. No. Taka pierwsza myśl, która mnie tak naszła, to zobaczcie, jak koledzy blisko są brzegu. Naprawdę, no nie wiem, czy to na takim szerokim kącie będzie widać, ale no 10 metrów może. Dzisiaj jestem oczywiście uzbrojony i będę też wchodził do wody, ale no tutaj wychodzi na to, że nie ma za bardzo sensu wchodzić do tej wody, czyli ubierać się, specjalne spodnie, buty, wodery, czy jak to tam zwał. Można bezpośrednio sobie połowić z brzegu i może nawet jest wesele i można przyjść z rodziną, troszeczkę sobie pochodzić po plaży. Więcej łowiska zwiedzimy, niż po prostu stać w tej wodzie 10 metrów od brzegu. To taka mała refleksja, nie? Porzucałem trochę bodziasami, ale no nic nie bierze. Teraz belona 20 gramów z tą taką dziwną dozbrojką. Pogoda nam się bardzo wyklarowała. W zasadzie jest bombastycznie. Świeci słoneczko. Michu już urwał. Zobacz, chodzą, chodzą, widać je. One są między nogami, pływają. Jest, jest. Była. O, patrz, od razu siedzi, ale w pół. O, i za ogon. Brzydko, panie. Mam to moje sitko pływające, zobaczcie. Ale kwas jest, bo ciężko się tutaj wrzuca rybkę. Zaraz wytnę kółeczko. Przy tym kolor ratunkowym i powinno być dużo lepiej. A zresztą zobaczymy. Ale zaatakowała ciosa. No właśnie chciałem zobaczyć, jak ty to chwytasz. I się nie boisz, że ci teraz spadnie? Nie. Ona jest zahaczona za oczach mocno. Aha. Zahaczyła się mocno na ten. Trzyma się. Czyli nie łapiemy za belonę, tylko łapiemy bardziej za... Tak, wiesz, jak ona jest leciutko, to ona jest zero. Jak jeszcze tak jak wbiło się tutaj w dziób, to nie ma szans, żeby ona się wyhaczyła. Piknie i taką miniaturkę sobie. Sru. Z AliExpress mówisz. Z AliExpress, no to na ich tego. Aha. To jest, trochę przed łóżka jest. Szybka zmiana kotwiczki w razie czego. Aha. No i działało teraz. No dobra, ale co, słoneczko wyszło? Można powiedzieć, że w deszczu gorzej biorą? Nie, słońce, ja uważam, że słońce i no mają już jakie oczy ma widzieć duże. Aha. W słońcu ona widzi, co się błyska, miota i odruchowo atakuje. Aha. Jak jest ciemno, to nam może się lepiej przyjrzeć, widzi, że to jest podpucha, nie? Aha. A, i ona się tam... Taki płaczek, żeby łatwiej się wsadzało. A ty masz taki worek. Czytałem, że worki są bardziej takie, żeby ona tym dziobem, wiesz, nie plącze się pod koczkach. Tak. Taki przyjął. No bo tutaj faktycznie się... Poprosiłem żonę o siatkę szmacianą. Tak. Ale masz tą frekwencję tych rybek, ja cię kręcę. No popatrz. Michu ma taki patent, że wychodzi, nie? No, on wychodzi, to mu nie ma spadów, kurczę. A mi trochę pospadało, bo nie umiem łapać. Dobra, ale skoro Michu złapał, no to ja nie mogę być gorszy, nie? No tylko teraz mam zielsko. A, jest. I teraz dylemat, wyjść na brzeg czy nie? Uuu.
Ładnie! To się nazywa zuf i wypuść, nie? Do brzegu z nią, do brzegu! Andrzej mówi, że dzisiaj tylko samce biorą. O, tam biedny nie daje za wygraną, nie? No. A Michu znowu urwał. Jak to się dzieje, że ty urywasz? Nie wiem właśnie. Za duże ryby łowisz, słuchaj. Co on tu ma? Zobaczymy, co on tu ma. Ta jest fajna na trolling. A, ty masz, oj, taka zardzewiała, czyli już swoje przeżyła, to dobrze. Tutaj mamy jacksonowską. Ja właśnie miałem założone przed chwilą taką samą, ale z niebieskim akcentem. O, tak on dokładnie, całkiem spoko. No. No to taki arsenał typowo swoje chyba podbelone, co? Tak, podbelone. Typowo podbelonadę. Powiedziałeś takie słowo klucz, lamparcie dnoży tutaj tak. Jest. O co chodzi z tym lamparciem dnem? No to jest istotne dla miejsca przypływania belony. To jest dno, które jest nie piaskiem typu plaża, tylko piasek przemieszany, tak, tu takie place są. Zielsko, kamienie, piasek. Zielsko, kamienie, piasek. Jeśli to oglądał z tego drona, to byś zobaczył, że to jest takie jak lamparta skóra, czyli takie wciapki takie dno. I to miejsce, gdzie belona się trze i lubi to. Jest! A. No, no chodź tu, oj żeż ty. No i złapałem. Prawie za kotwiczkę. Patrz jak kręcisz, wiesz? Bo dosyć szybko, no, szybko ci to szybko idzie. Takim przerwam. Ja tak robię, nie wiem czy to jest dobrze czy złe, ale taki jest to. I jak już czujesz, ona skubie, to przestaje. Puszczam i zruszam ostro. Wtedy ona jakby może myśli, że ryba przed nim ucieka. I chce się z nią zmierzyć, a że to jest kaszubski marlin, to ma przyspieszenie dobre. No Michał, podsumowanie robimy. Jak? Proszę. Trzy sztuki są? Są. No. Jest dobrze. A jak jestem się zadowolony. A jak się mówiło? Deszczu nie było, słuchaj. Deszczu nie było, miał być. Prognozy były na deszcz, ale niestety nie padało. Słoneczko raz wychodziło, raz się chmurzyło. Jest dobrze. A co byś powiedział o tym łowisku? Polecam każdemu. Tak? Tak. No ja mam ten mój patent też, czy to by było na tyle. Bardzo fajne łowisko. Przyjdziemy tutaj z Filipem robić FITV, czyli łowić wprost z brzegu tak rodzinnie. Trzymajcie się, na razie i cześć!